Niespełna 2 tygodnie temu Martyna Kotwiła występowała na Mistrzostwach Europy w Rzymie. Ustanowiła tam swój rekord sezonu w biegu na 200 metrów. Z Mistrzostw Europy na pewno jestem zadowolona, bo to krok w przód, coraz bliżej życiówki. Odblokowanie gdzieś tam, powiedzmy, formy nastąpiło właśnie w eliminacjach. No potem trochę nieszczęśliwy drugi tor, bo tam no, nie da się tak rozwijać prędkości na wirażu, ale myślę, że jestem w dobrym miejscu i niebawem kolejne starty. Radomianka wciąż ma szansę na wyjazd na Igrzyska Olimpijskie do Paryża. Walczy o kwalifikacje w biegu indywidualnym na 200 metrów, ale też w sztafecie. Cały czas ranking jest otwarty. Ja jakby staram się jak najlepiej wypadać na zawodach. Wiadomo, to jest sport, więc różnie to bywa. Ja dołożę wszelkich starań, żeby jakby w tym rankingu się znaleźć. Wybór do sztafety będzie dopiero po Mistrzostwach Polski. Tam pewnie 6 najszybszych po prostu pojedzie. No i ja tutaj cały czas mówię też o starcie indywidualnym, bo wcale nie jest poza moim zasięgiem. Cały czas walczę o 200 metrów. Najbliższy start Radomianki, jak i innych zawodników RLTL GGG Radom, to Mistrzostwa Polski, które odbędą się w Bydgoszczy. Początek zmagań już w czwartek.